Wraz z 43. odcinkiem serii Czy to się opłaca? Wraca złomowa torba osadnika. Dziś taka ładna w kwiaty, a zawartość równie kwiecista. Zapraszam. Ale ta torba to tylko część złomowych zakupów, na które zresztą przeznaczyłem jak do tej pory rekordową kwotę, bo jest to ponad 130 zł. Dobra, zważę ją i zobaczycie, ile w tej torbie jest. Kilogramów, a wcale nie jest lekka. I to jest 23 kg 500. 23,5 kg. Po 2,50 daje to kwotę 58 zł i 75 groszy. No dzisiaj nie zaokrąglam, ponieważ jest to część tych wszystkich zakupów. Reszty niestety nie zważę. Chociaż w sumie mógłbym, no ale dobra, po kolei. Najpierw pokażę Wam wszystko, co jest w tej torbie, a później pokażę Wam resztę. I o, możecie się zdziwić trochę. Zarzuciłem rękawiczki i już wydobywam to moje warsztatowe złoto na wierzch. W pierwszej kolejności taki włącznik. Liczę na sreberko i widać, że tutaj się groszki przebijają. Poza tym na pewno będzie trochę mosiądzu, może jakiejś miedzi. To jest pierwsza sztuka. Tutaj mam taki chyba stycznik. Też liczę na sreberko. W środku widać też cewkę, także miedziucha będzie. Jeszcze jeden taki przełącznik duży. Widać, że trochę miedziuchy przebija, no i też liczę na srebro, a jak wiecie, całe swoje srebro sprzedałem i trzeba zbierać od początku. Dobra, to jest trzecia sztuka. Jest jeszcze taki stycznik, mniejszy trochę, ale też mam nadzieję, że będzie w srebro bogaty. Zobaczymy, co dalej. Dalej mam takie oto przekaźniki. I przyznaję Wam się od razu, że widziałem takie przekaźniki u Jacka Recyklera, widziałem u Roberta z kanału 4 strony złomu, ale sam jeszcze nigdy takich nie rozkładałem. Na pewno wiem, że jest jakaś miedziucha i na pewno, no mam nadzieję, że będą jakieś srebrne drobinki w środku. Ok, to jest to. Teraz mam taki transformator jeden, to jest ten z tych mniejszych, dobra, jest jeden, jest drugi trochę większy, wygląda z jakiegoś prostownika czy małej spawarki, nie mam pojęcia, ale też będzie do odzyskania ruda. Ok, no a tu jeszcze są jeszcze dwa takie przekaźniki, czyli w sumie jest ich 7, więcej nie ma, nie ma. Jeszcze jakaś tam mała cewka, jakiś drucik miedziany, to chyba z jakiejś ozdoby, bo ładnie powyginany, ale miedziucha. Tu też cewka z jakiegoś stycznika. Ok, no i to jest najcięższe. Taki wielki transformator pięknie przebija ruda. No wiadomo, że tutaj najwięcej waży ta stal, która tutaj jest, no ale miedziucha jest do odzyskania, no i myślę, że opłacalność jakaś z tego będzie. Dalej, drobne przewody, tu jeszcze takie ustrojstwo od spłuczki starodawnej, tu jest sam mosiądz pobielany, także fajnie. Jest też wkładka, mosiądz żółty, do wybicia tylko ten stalowy bolczyk tutaj, resztka dławika, sama miedziucha, tylko plastik do wyjęcia, także fajnie. Tu jeszcze trafiłem, kiedyś miałem, to są porcelanowe kurki do odkręcania w baterii. Był jeden niestety tylko, ale zabrałem, może gdzieś na targ staroci w przyszłości, może ktoś coś takiego poszukuje. To od razu odłożę sobie na boczek. No i na koniec taki oto przewód siłowy z wtyczką. Wtyczka niestety jest uszkodzona, wyłamana tutaj, no ale przewód bodajże z miedzi pobielanej, bo wiem, że te przewody są w tych przewodach przeważnie jest miedź pobielana, ale zobaczymy. Tu jeszcze jakieś drobiazgi mosiężne i parę małych takich styków z groszkami srebrnymi.
Parę, no dokładnie trzy. I praktycznie to wszystko. Parę śrubeczek w środku zostało. Tak to wygląda, moi drodzy, na tę chwilę, ale jeszcze wisienka na torcie. Już wam pokazuję, bo odłożyłem na bok. I to jest... prostownik rosyjski. Wszystko po rosyjsku napisane. Rocznik 1992. W bardzo dobrym stanie mi się wydaje, chociaż nie będę go podłączał do prądu. Tutaj tak jakby coś brakowało. No i tutaj jeden ten przełącznik jest ułamany, ale tak to wszystko działa. Amperomierz też w porządku, ta regulacja działa, bo sprawdzałem. I tak jak mówię, to jest prostownik. No i przy okazji, pamiętacie tą spawarkę, którą rozkręcałem na którymś z poprzednich odcinków? No jak się okazało, to też był prostownik, tylko troszkę większy. I to też jest prostownik, i to jest prostownik na 6 i na 12 V. Także myślę, że fajna znajda. I zapewne też będę chciał go w takiej postaci komuś, jakiemuś pasjonatowi odsprzedać. No dobra, moi drodzy, tak to wygląda. Dzisiaj dużo segregacji nie ma, bo są te przełączniki i styczniki, są przekaźniki, są transformatory spore, ciężkie, z których trzeba wyciągnąć warsztatowe złoto, czyli miedziuchę, przewód, no i tu jakieś drobiazgi i mosiężne, i miedziane. Tak wygląda pierwsza partia tych dzisiejszych zakupów, które trzeba oczywiście ogarnąć. I w następnej kolejności pokażę wam resztę. No to zmieniamy pozycję. No i jeszcze szybki rzut oka na to, co przed chwilą widzieliście. Nie ma tego wiele, ale mam nadzieję, że będzie bogato, a z odzyskiem pójdzie bardzo szybko. A teraz pokazuję wam drugą część tych zakupów. Zobaczcie, to jest ponad 25 kg płyt głównych z komputerów stacjonarnych. I w znakomitej większości są to płyty oznaczone 370, tutaj jest 462, jest większość takich płyt i z tego co patrzyłem na stronie Elektropaki nawet, no to one się sprzedają w okolicach 30 zł, 29,50 dokładnie. Także zobaczcie, kupione za 2,50, a można sprzedać za 3 dychy, jeśli chodzi o kilogramy. No wiadomo, są jeszcze do ogarnięcia, trzeba z nich pousuwać jakieś elementy aluminiowe w postaci radiatorów, no te duże radiatory z procesorów, tu jest jeszcze jakaś karta graficzna się trafiła, tu widzę też, ale też z niektórych będą do odzysku procesory, pamięci RAM, także super. No mówię, tutaj jest, nie wiem, 25,5 albo 26,5 kg, także rewelacja. Stało to sobie po prostu w worku, trzeba było tylko zanieść na wagę, później wrzucić do bagażnika. Bagażnik miałem trochę załadowany, więc tak jak powiedziałem, musiałem to zabierać na dwa razy. Ale wspominałem, że jest jeszcze jedna część, można powiedzieć, tych zakupów. No i już wam pokazuję. To jest taka kubka zasilaczy bez obudów. Sama płytka i przewody. No też było w worku, tylko przenieść i wrzucić do bagażnika. I tego jest 6,5 kg bodajże, dlatego też jestem bardzo zadowolony z tego zakupu, bo można je po prostu wrzucić do paczki od razu bez żadnego obrabiania. Ewentualnie można oczyścić płytkę z radiatorów aluminiowych, odciąć przewody i sprzedać wszystko oddzielnie. Sprawdzę, jaka będzie opłacalność z takiego i z takiego zabiegu. Zobaczymy, jeszcze to przemyślę. No dobra, a jeśli chodzi o tę elektronikę, to też mam z tym związany pewien pomysł, dlatego też dzisiaj skupię się tylko i wyłącznie na odzysku tego, co było w torbie, plus ewentualna sprzedaż tego prostownika rosyjskiego. Zobaczymy. I ciekawy jestem, czy właśnie odzysk z tych wszystkich fantów da nam pokrycie kosztów. To było dokładnie 137,50 albo 138,50 za to wszystko. No dobra, uznajmy 140 zł.
Czy odzysk właśnie z tych transformatorów, styczników, przełączników pokryje koszty zakupu wszystkiego? Byłoby fajnie, bo wtedy cała ta elektronika, czyli płyty główne i zasilacze, byłyby po prostu czystym zyskiem. Jeśli chodzi o czas, no to znacie moje podejście do czasu. Czas to pojęcie względne. Ja po prostu mam nadzieję na tym fajnie zarobić. No dobra, biorę się za robotę. Na pierwszy ogień oczywiście idą transformatory, przewody, styczniki, złoto, złoto, już mi złoto w głowie, groszki srebrne, jakie odzyskam, o ile jakieś będą, też zważę i policzę po 2 złote za gram, bo tak sprzedałem, jak widzieliście w ostatnim odcinku. Także też do tej opłacalności będzie można to dorzucić. Dobra, nie gadam dłużej, bo szkoda czasu, zabieram się za robotę. Dzisiaj zacząłem sobie od drobiazgów, grubsze tematy zostawiając na koniec. I jedną ważną kwestię muszę poruszyć, bo jak wiecie, no często na kanale poruszam temat kryptowalut. Wiecie, że moje eksperymentalne inwestycje, które możecie śledzić w linku poniżej, no są tematem takim, no dla niektórych nowym. I da się zauważyć już naprawdę od długiego czasu, że na takich kanałach, gdzie jest poruszany właśnie temat kryptowalut, zaczynają pojawiać się, no trzeba powiedzieć wprost, oszuści, którzy podszywają się pod twórców właśnie, którzy wspominają, mówią o kryptowalutach i nagabują ludzi na właśnie takie inwestycje. Przede wszystkim to jest tak, że kopiują awatar, zmieniają nazwę, znaczy nazwa jest bardzo, bardzo podobna, dlatego trzeba być czujnym i po prostu piszą do ludzi, że zainwestują w ich imieniu i to da im duży zysk. I tu z tego miejsca chcę wam powiedzieć, że ja nigdy nie wysyłałem, nie wysyłam i wysyłać nie będę nikomu propozycji żadnych finansowych, żadnych takich sposobów na zarabianie gdzieś tam w wiadomościach prywatnych czy w komentarzach. Nigdy, nigdy, nigdy. Także jeżeli dostaniecie ode mnie taką wiadomość, znaczy z mojego profilu taką wiadomość, to możecie być w 100% pewni, że to jest oszustwo. Więc nie dajcie się nabrać i absolutnie nie wchodźcie w takie deale, w takie tematy, bo to nie jestem ja. Chcę to zaznaczyć od samego początku, bo wiem, że już pojawiły się takie komentarze na moim kanale. Oczywiście jest komentarz i zaraz 50 odpowiedzi, jakie to ktoś ma cudowne sposoby na zarabianie. Ja te komentarze usuwam na bieżąco, a jak wy będziecie widzieć coś takiego, no bo czasami nie mogę szybko zareagować, to też się zgłaszajcie. I powtórzę jeszcze raz, nigdy nie wysyłałem, nie wysyłam i nigdy nie będę do nikogo wysyłał żadnych propozycji, czy inwestycje na giełdzie, czy krypto, czy cokolwiek innego. Jeżeli coś takiego, powtórzę jeszcze raz, dostaniecie, to możecie być pewni, że to nie jestem ja i to jest oszustwo. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje, obojętnie co, no to najlepszym rozwiązaniem jest po prostu swoje pieniądze inwestować samemu, robić z nimi co się chce, czy mniej ryzykownie, czy bardziej ryzykownie, ale zawsze posiadając swoje własne konto, swoje własne hasła, swoje własne logowanie, nigdy nie przekazujcie swoich pieniędzy ludziom, którzy obiecują wam szybki zarobek, bo to jest najszybszy sposób, żeby te swoje pieniądze stracić. Także to tylko apeluję o czujność. Ja, jak wiecie, swoje kryptowaluty kupuję sam ze swojego konta przelewam pieniądze na konto na giełdzie jednej, drugiej czy trzeciej, bo korzystam z kilku giełd. Najwięcej, najbardziej korzystam z giełdy Bybit. Jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś założyć sobie konto
na giełdzie, no to mogę gdzieś tam w opisie zostawić swój reflink, ale to jest tylko reflink, gdzie po prostu tak jakby z polecenia się rejestrujecie i to wszystko. Ale nigdy, że tam jakieś inwestycje w waszym imieniu, ktoś coś, absolutnie. No i tak jak mówię, ja korzystam z giełdy Bybit, uważam, że jest to bardzo przyjemna w odbiorze i w interfejsie giełda, jedna z największych, która bodajże posiada już licencję na rynki europejskie, jest poddana wszystkim regulacjom, także jest w miarę bezpieczna, bo zupełnie w 100% bezpiecznych miejsc nie ma i to nie jest tak, że jakaś giełda nie może upaść. Dlatego ja korzystam z tych giełd, które mają jakieś no i korzenie i jakieś zabezpieczenia. Także tak to wygląda. Jeszcze wracając do krypto, no to wiecie, że mam 12 projektów. Pokazuję wam to czasami pod filmami. 12 krypto jest kupionych. Oczywiście portfolio jest na wielkim minusie. To eksperymentalne portfolio z pieniędzy złomowych właśnie. I mam nadzieję, że przyjdzie jakieś odbicie wzrostowe. Ale poza tym, te przewody teraz, one bardzo fajnie schodzą. To jest miedź pobielana, już tu sobie kawałeczek oskubałem. I mam nadzieję, że szybko uda się wydobyć z nich tą miedziuchę. No i tak, równolegle z tymi projektami, które kupuję fizycznie, tak, gdzieś tam na portfelu, znaczy są kupione, gdzieś na portfelu leżą, czyli tak zwane kupno spot, no to one są, no i jak widzicie jest minus, no ale to, no tak się zachowuje rynek. No dobra, ale nie o tym. Równolegle z tym też czasami robię sobie jakieś spekulacyjne trady, czyli zagrywam na to, czy cena wzrośnie, czy spadnie. Czyli tak zwany trading futures. Oczywiście gram na dźwigni i zawsze na maksymalnej dźwigni, bo dźwignia w tradingu nie ma znaczenia. Najważniejszy jest stosunek ryzyka straty do zysku. I jeżeli tego się trzymamy, to wysoka dźwignia nie jest nam straszna. No a poza tym zarządzanie kapitałem. No ale to głębsze sprawy. I od czasu do czasu tymi pieniędzmi złomowymi właśnie robię sobie takie trady. I tutaj gdzieś wam przykładowy wkleję taki trade i tam parę naście czy parę dziesiąt dolarów w tygodniu uda się do tego budżetu dołożyć. Na razie większość tradeów jest zdecydowana, większość tradeów jest zyskowna, a te, które nie są zyskowne, to są po prostu wybijane na stop lossie, czyli wychodzą tam na drobnym minusie, no ale suma summarum, biorąc pod uwagę wszystkie te trady, jest do przodu. Także tam jest, też wam gdzieś tutaj pokażę dla potwierdzenia. Z 300, niecałych 300 dolarów jest już w budżecie ponad 600. Także myślę, że wynik też jest fajny. I ten mój trading, oczywiście on jest bardzo, bardzo taki spokojny na małych kwotach, żeby no, w tym niepewnym rynku też za mocno nie szaleć, bo to nie ma co od razu stawiać tysięcy dolarów, bo może uciąć ręce, ale jakieś tam drobne kwoty, a to 50, a to 100 dolarów stawiam, no i troszkę się ten budżet powiększył i to oczywiście rekompensuje trochę na razie te właśnie spotowe straty, ale myślę, że rynek wcześniej czy później odbije, bo przeważnie tak jest, że po beście przychodzi
hossa. Nie twierdzę, że to będą jakieś wielkie zarobki, ale myślę, że tak te 100% z tego, co w portfolio jest wrzucone, uda się wyciągnąć. A to już będzie naprawdę spory zarobek, ja będę zadowolony. Równolegle oczywiście z tym eksperymentalnymi zakupami prowadzę swoje prywatne jakieś trady, zakupy i tak dalej, no ale to zupełnie z innego kapitału, też wypracowanego w poprzedniej hoście i myślę, że też będzie z tego jakiś zysk. A tymczasem widzicie, że ta izolacja z przewodów siłowych schodzi bardzo szybko, bardzo fajnie. Najważniejsze to tylko zacząć. O, jak już kawałeczek, początek wyjdzie. O, w rękawiczkach trochę nieporadnie. No wychodź. Później bardzo ładnie to schodzi, aczkolwiek nie zawsze. Niepotrzebna korowarka, bo ta izolacja jest taka gumowa. Można ją fajnie zdjąć. No to taka mała wstawka odnośnie moich posunięć i mojego spojrzenia na kryptowaluty. Jeszcze raz podkreślę, że ja nigdy do nikogo nie wysyłam, nie będę wysyłał, nigdy nie wysyłałem jakichś próśb czy modeli biznesowych, że prześlij mi pieniądze, a ja ci zarobię, ja ci pomnożę ten kapitał. Absolutnie nie. I jeszcze raz powtórzę, bo ostrożności nigdy za wiele. Jeżeli coś takiego ode mnie dostaniecie, w cudzysłowie ode mnie, to możecie być pewni, że jest to oszustwo i proszę to usuwać, zgłaszać, nie wchodzić w żadne linki tam podawane, nic z tych rzeczy. Mówię, jedyne co, to mogę zostawić swój reflink do giełdy właśnie Bybit. No i to jest jedyne co ode mnie możecie dostać w tej kwestii. No dobra, moi drodzy. Zabieram się dalej za tą robotę i widzimy się już chyba przy rozkręcaniu tych styczników i przełączników. Nawet sprawnie to wszystko idzie. Trzy styczniki już załatwione i oddały, zobaczcie, tyle fajnych styków, a w tych naprawdę bardzo fajne, duże grochy. Są też te mniejsze, ale wszystko będzie do odzysku. Dobra, teraz biorę się za ten przełącznik. Mam nadzieję, że tutaj też coś fajnego będzie. No dobra, to widzimy się chyba już przy tych transformatorach. I działam już przy tym najmniejszym z transformatorów, a zobaczcie, styków jest w sumie tyle po rozłożeniu tych styczników, przełączników i przekaźników. Także będzie sporo do odpalenia. No, mam nadzieję na dobry wynik srebrny dzisiaj. A pozostałe surowce wtórne, no to miedź pobielana, troszkę mosiądzu żółtego, miedziucha w miksie i mosiądz pobielany. Złomu tam troszeczkę też jest. No dobra, to myślę, że zajmie mi nie więcej niż 20 minutek, może pół godziny i w sumie tak spokojnej pracy około półtorej godziny, godzina 40 powinno się zamknąć. No dobra, to działam dalej. No i po niespełna dwóch godzinach złomowe zakupy z torby osadnika już odzyskane i posegregowane. Tak jak widzicie, złom, mosiądz jeden, mosiądz drugi, miedź w miksie, miedź pobielana, no i styki. Zaraz szybko zabieram się za odpalenie, bo też chciałbym do podsumowania dorzucić srebro, które odzyskam. No i tak jak na to patrzę wszystko, no to nie wiem, czy to pokryje całość zakupu. A jak wiadomo, to nie była tylko ta torba, ale też ta.
gromadka i ta niewielka kubka. No dobra, zabieram się za odpalanie styków i mam nadzieję, że za chwilę wszystko się okaże. Po kilku minutach srebro ze styków odpalone, wydłubane i jest gotowe do zważenia. Tak jak zresztą reszta surowców. Dlatego wyciągam wagę i podliczam ten dzisiejszy urobek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Końcowy kadr ustawiony, więc zaczynam pierwszy złom. Ale najpierw wiaderko, taruję, wstawiam złom, 14 kg 444, fajna liczba, po 80 groszy, to jest 11 zł 56 groszy, dodaję, dobra, i dalej, taruję teraz takie, wiaderko i mosiądz pobielany. A mosiądz pobielany znowu w dół po 17,79 zł 45 groszy. Dodaję. Ok, mosiądz żółty. Mosiądz żółty jest po 19,30. 4,25. Dodaję. 25, 26. Dobra, wytaruję i miedź pobielana jako pierwsza. Miedź pobielana po 29,40 pół kilograma, fajnie, 15 zł 29 groszy, dodaję 40 zł i 55 groszy, czyli jeszcze 100 brakuje, żeby pokryło nam to wszystkie zakupy. To odkładam, to staruję i jedziemy z miedzią w miksie. Trochę to wiaderko waży, nie za wiele, ale no, 3 kg 774 gramy, a miedź w miksie po 29,70 na dzień dzisiejszy 112 zł. Oho, super. Dodać 152 zł i 64 grosze, czyli te zakupy z torby, że tak powiem, pokryły koszt całości, łącznie z tą elektroniką. Super. I dobra, żeby już nie przedłużać, bo i tak film dzisiaj długi, to wyłączam i odstawiam. No i jeszcze zważmy to srebro. Dobra, teraz moja super precyzyjna waga kuchenna. Zobaczmy, dobra, jest zero. Staruję ten malutki pojemniczek. Tara. Długo myśli, zero, ok. I stawiam. Ile nam pokaże? 24 gramy razy 2 zł to jest 48 zł. Dodać 152 z surowców wtórnych, no to jest 200 zł. I to jest bardzo dobra wiadomość. Ja już jestem spokojny. Całe zakupy zwróciły się z nawiązką, czyli cała ta elektronika to czysty zysk. Trzeba ją jeszcze trochę ogarnąć i przygotować do postaci sprzedażowej. A jeżeli jesteście ciekawi, ile z tego wyjdzie dokładnie, to dajcie łapę w górę i wypatrujcie odcinka. Czy to się opłaca? No moim zdaniem się opłaca. Trzymajcie się, bajo!